Cześć, witajcie. Jestem Husiek i witam was w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. I tak, tak jak ostatnio wam mówiłem, z tego całego obeliska będę chciał sobie pojąć rurę i do domu, żeby mi ta energia płynęła. Ale niestety, z tego ktoś mi nawet pisał z was, ja sobie to nawet sprawdziłem. Ten cały pobieracz energii już nie działa tak, jak powinien działać. Już się nie da go podłączyć rurką z tym. I szczerze nie wiem teraz, co się jeszcze będzie robiło z tymi obeliskami pojedynczymi. Są jeszcze takie nowe obeliski, są bodajże, jest taki grunt wyłożony w obsydianie. Są cztery te obeliski naprzeciw siebie i po środku jest taki mały stoliczek i prawdopodobnie teraz z tego się bierze tą całą energię. Kurczę, nie mam kilofa. Ręką? Ciapaci? Dobra, to nic, ja sobie to zbiorę jutro, znaczy w sensie jutro w Minecraftowym jutrze, bo już jak widzimy, robi się noc. Ja pójdę sobie troszeczkę pospać. Jak widzicie, nadal gram na wersji 1.0, nie ma jeszcze jukeboxa pod wersję 1.1. Tam Optifine już bodajże jakiś jest testowy, a nie oficjalny, chociaż nie wiem jak będzie na dzień, w którym wypuszczę ten odcinek, może już będzie oficjalny. Palm Harvest też wiem, że już jest oficjalny. Sorki za Skype'a. Palm Harvest wiem, że właśnie jest już oficjalny. Coś tam jeszcze jest, ale no niestety jeszcze musimy czekać, Jokboxa nie ma. A kiedy Jokbox będzie, mnie pytacie? No cóż, Jokbox to wiadomo, no jest to paczka wszystkich tam kilku modów. Więc kolesie od Jokboxa też czekają na aktualizację pojedynczych modów i nic się po prostu nie da z tym zrobić, ani przyspieszyć, ani nic. Także no musimy czekać. Pytaliście mnie ostatnio, jak sobie zrobiłem takiego GPS-a. Bardzo łatwa sprawa, wciskamy tyldę, jeżeli ktoś ma jogboxa, no to musi wcisnąć tyldę. Tylda to jest ten klawisz pomiędzy jedynką a tabulatorem na klawiaturze. I wyświetlają nam się opcje minimapki. Jeżeli ktoś ma zwykłą mapkę Ray minimap, bez jogboxa, to wciska sobie M. I przechodzimy sobie bodajże chyba tutaj do surface map, nie, sorry. Marker options i tutaj mamy marker i ikon. Jak to sobie wyłączymy, to po prostu nam to znika. Nie mamy czegoś takiego, mamy tylko zaznaczenie na mapce. Taki brązowy punkcik, a jeżeli sobie właśnie załóż włączymy, no to mamy właśnie, pojawia nam się distance, czyli jak włączymy markę, a ikona, no to nam się jeszcze porobi taki znaczek jak w Simsach. Mamy jeszcze etykietę, czyli tę nazwę domu i dystans, jaki ten nam się ma pojawić. Ja oczywiście mam wszystko włączone. Jak dla mnie to fajnie to wygląda i sprawdza się, jeżeli mamy tych punktów w sumie niedużo na tym świecie. Jeżeli by tak porozkładać tych punktów 10-15 i no, to widać z daleka, także byłoby niezłe takie zamieszanie zsiane całą tą mapką, więc polecam, jeżeli ktoś ma niedużo tych punktów. Uff, dupę, patrzcie. Wilkołak. No, wracając do tych właśnie punktów, no to polecam, jak ktoś ma niewiele. Ale jakim cudem, powiedzcie mi teraz, zakocił mi się wilkołak na moim ogrodzie. To jest mój ogród, więc paszę w łon. Faken jeszcze leje. Chodź tu, wilczku. Gin. O. Całkiem przydatne rzeczy dał. Tam pająk. Wiesz, tak stają, czemu troszeczkę cicho górę słyszę, ja mam słuchawki ściszone. Dobra, pójdziemy się przespać i z ranka wyruszymy balonem na, myślę, że tam, na wschód.
Na poszukiwanie właśnie tych nowych obelisków. Czy one są daleko? Czy mi się po prostu opłaca ciągnąć rurę tak daleko? Ciągnąć rurę. Czy nie? Myślałem jeszcze, jak wyjdzie 1-1, czy by znowu sobie nie przegenerować tej mapy na nową, wszystko przenieść, ale szczerze troszeczkę mi się nie chce. Na pewno duża część z Was ma już to 1-1. I dajcie znać mi w komentarzu, czy coś w tych generatorach bardzo się zmieniło, czy się w ogóle opłaca generować jeszcze raz ten świat, bo szczerze wam powiem, nie chce mi się tego wszystkiego przenosić. Wolałbym zostać jednak na tej mapce. No wiadomo, no coś tam dalej. Dalej też będę miał te obeliski tam, gdzie się jeszcze ta mapa nie wygenerowała. A niż po prostu, no wiecie, robić wszystko od nowa. No w sensie, nie no, dom to bym wszystko udało mi się przenieść, ale no tam, gdzie już byłem w kopalni i tak dalej, no troszkę uciążliwe, prawda? Więc nie wiem, i podejrzewam, że nie będzie mi się chciało tego zbytnio przenosić. Jeszcze raz, więc raczej zostanę na tej mapie, nie będę generował nowej na nowym generatorze, bo no bo wiecie. No chyba, że mi napiszecie, że tam naprawdę jest spora ilość zmian, no to wtedy prędzej i owszem. No tu widzicie, jeszcze jest stary obelisk. Nie wiem właśnie, czy teraz coś z tych starych obelisków da się w ogóle zrobić, bo właśnie jakby się nie dało z nich nic zrobić, no to przykro, ale będę prawdopodobnie zmuszony do wygenerowania nowego światu. Znaczy, na tym samym sycie to samo miejsce i tak dalej, także nie tracimy nic. Ale ja tylko zyskuję więcej roboty. Ładna tu jest pustynia. No. A ciekawe, za ile się wygeneruje ten obelisk nowy. O, co to było? Zobaczmy. Tu już się robi nam zima. Tu już chyba powinno generować nowe. Bo tu mnie, szczerze wam powiem, nie było jeszcze. Akurat w tą stronę mapy się nie zapuszczałem nigdy. Więc podejrzewam, że ona się teraz generuje na nowo. Ale obelisków jak nie było, tak nie ma dalej. A ile mamy do domu już? Już tego nie widać. Więc zakładam, że bardzo daleko. Ojojoj. Tak. O, strzały. No nie. No szczerze, to bardzo daleko. Tam sobie zawrócimy. I też mam takie wrażenie, że chyba będę zmuszony do generacji na nowym generatorze mapy. Co mnie średnio cieszy, bo to mi właśnie dołoży niepotrzebnej pracy. No ale jednak TomCraft będzie chyba tego wymagać. O, lawa. Jak tam mój zasób paliwa? Dobra, jeszcze jest. No nie ciekawie. Szczerze, bardzo nie ciekawie. W sumie i tak będę ogólnie na wersji 1.1 te mody robił sobie jeszcze raz. No cóż, szkoda. A to jest, zobaczymy, kiedy wyjdzie ten Yogbox. Będziemy wtedy myśleć, jak to się będzie zachowywać, jak będzie to działać na wersji 1.1, obecny świat, czy coś mi tutaj się pozmienia, czy też nie. O, o, o. Fucking.
Kolejne dziadostwo. Dobra, to lecimy teraz do domu. Przejdziemy sobie też teraz do tamtego drugiego światu. I właśnie też mnie zastanawia jedna rzecz. Jeżeli sobie wygeneruję na nowo świat i wszystko przeniosę, to czy ten świat na Towncraft, na Twilight Forest, Twilight, jak to ktoś powiedział, Twilight się wymawia, no to czy on też mi się wygeneruje nowy, bo szczerze, to bym nie chciał go tracić. No ale to też będę musiał ogólnie sprawdzić na wersji 1.1. Ale póki co nie mamy co sobie głowy zaprzątać, tym nie ma jeszcze modów. Chyba że już będą, jak wypuszczę ten odcinek, to będzie gorzej. Ale spoko, wszystko będziecie mieć informacje na moim Facebooku. Także od razu też Was zachęcam tam do kliknięcia lubię to. I będziecie sobie mogli spokojnie ze mną wymieniać te informacje. No i oczywiście będziecie mieć możliwość popisania ze mną. Dla tych osób, które się pytały ostatnio też niedawno u mnie, przynajmniej na YouTubie, jako prywatna wiadomość, czy istnieje ze mną jakaś możliwość porozmawiania prywatnie ze mną, no to tylko albo Facebook, albo na live'ie. Jedyna taka możliwość. Przeszło na styk, nie ma to jak dobry pilot. Dobra, jak tam moje paliwo? To dobry pilota, to mi się paliwo niedługo skończy, ale widzę, że wystarczy. Dobra, teraz będziemy lądować. No i myślę, że dopiero na razie lądowiska na dachu sobie robił nie będę. Poczekam, aż wyjdzie 1.1 i zobaczymy, czy będę musiał przenosić to wszystko, czy nie. Jeżeli nie, no to sobie zrobimy. Jeżeli tak, no to dopiero będziemy robić wiecie, no, jak sobie przyniosę, no. Ogólnie tam chyba powstaną lepsze zagrody dla zwierząt. Zwierzęta w końcu będę musiał brać. Widzieliście to? Pojawiły się niczym nie wiem co. Dalej. Straciłem wątek. No właśnie, może dlaczego nie hoduję sobie zwierzaków na razie? Szczerze, na razie nie mam takiej potrzeby. Dopiero właśnie wezmę sobie, zacznę je hodować, jak już te owce będą u mnie mogły jeść tą całą śmieszną trawę. No to wtedy będą wcinać, aż im się uszy będą trzęsły. Czy co tam jeszcze? O! Ty kolego, tu czekaj. Mam nadzieję, że zdążę. Ej, znowu do mnie ktoś na Steamie, na Skype'ie pisze, ale będziecie być drobali, jest schizę, że będziecie sprawdzać Skype'a. Spokojnie, nie musicie sprawdzać Skype'a, to był mój Skype. Więc na spokojnie, na luzaku możecie oglądać dalej moje przygody i świetliki, które świecą dupami. Dobra. Chodź tu, Krypuś, ja cię nakarmię. Dziam, dziam. Tylko nie wiem, czy to jest ten. To zobaczymy. Chodź tu. Cześć, kolego. No to... Ale widzicie co? Teraz widzę już... Już... Nie pojawia się to, co było wcześniej. Że można było im nadać imiona. Teraz już widzę, creepery nie mogą mieć imion, ale chodź kolego, zapraszam się do mojego domku. Dzień dobry gościu. No ale ty, jak chcę, no, o ty, to gdzie ty tam wchodzisz? Czy ja słyszałem Endermana, czy mi się to jakoś tak... Dobra, stój i się nie ruszaj. Nie wiem, mam albo z widy, albo... Nie. No, to poznajcie nowego kolego. Dzień dobry, pan po kredyt? Chyba nie. Nie zainteresowany.
Ale fajny, nie? No, także to jest mój obronny creeper, który w sumie, no cóż, zdobyłem go po znajomości, nie? No, jestem twoim panem i masz mnie słuchać. Sadzić bąki, jak ci powiem, i zabijać innych przeciwników. Dobra. No, zrobię sobie taką armię. A właśnie, ostatnio ktoś mi mówił, żebym sobie zrobił bałwana. Bałwana sobie mogę zrobić, fakt. Mam już jednego, który czasami do mnie przychodzi. Nie no. Dobra, no, bałwan Mister C, ale to wiecie. No. Nie no, żartuję oczywiście. Ja to czasami zrobię się z misterem pośmiać. Gdzie mam śnieg? Śnieżek. Dobra. Powiedzcie mi jeszcze, gdzie ja mam dynię. Są dynie. Narararam. Dobra. I pumpkin. To bałwana mi będzie z tyłka lecieć ten. To jest śnieg, nie? Dlatego ja go czasnę tu. Zobaczymy, jak sobie tam będzie pomiatał. Ty kurde gnido jedna, ty. Po coś tu przyszedł. No i co, nie mi się da jakoś sterować na ten śnieg? Aha, dobra, ten śnieg będzie cały czas topnieć czy topniał? Jeden piernik. Co będzie robił? Czy będzie topniał czy topnieć? A co bałwanie? Szczerze, pierwszy raz zrobiłem bałwana w Minecraftie. Jakoś nigdy... Nigdy mnie to nie rajcowało. No dobra, jest bałwan, niech sobie stoi. Mam nadzieję, że większy bałwan ode mnie. No szlak, patrzcie. Znowu to samo. No nie. No nie. Wow. Chodź tu. Franco, ty jedna. A jednak, sparzyło tyłek. Au. Zaraz mnie sparzy, ale totalnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, wow. Shit. Ooo. Kręci tyłkiem. Albo to ja kręcę. Au, fuck, no co jest? No idź mi. To pójdziesz ty stąd, ty. No to... Au. Au. Fucking bitchin. No jaki kawał ciula, no patrzcie. Au. Au. A parzysz, no. O, jest. Jest, jest, jest. Jest kryształ, patrzcie, jaki fajny. Gdzie słyszę pająka? Ja bym... Szczerze, tak bym miał pająka w domu. Co przesuwasz mój statek powietrzny? Masz karo. Ale mam wrażenie, że chyba mi się pająk gdzieś zakocił w domu. Nie wiem, czy na górze, czy na dole. Chyba na dole. Tutaj jest czysto. A my sobie jeszcze zejdziemy tam na dół. Popatrzeć. Creeper, ty siedź tutaj spokojnie. Tutaj jest okej. Okay. Jeszcze sobie tego nic nie robiłem, to nie ulepszałem, tylko wyprowadziłem tą rurę tutaj do tego i na razie czekam.
czegoś tutaj nie rozumiem. Czyżby. Czyżby się gdzieś pod spodem zakocił? Pod tą? Pod posadzką? Czy to jest niemożliwe? Albo gdzieś tam? Szczerze? Co to wybuchło? Fuck! Mówisz masz. Ale to chyba nie ten. Idź. No teraz się zastanę, gdzie ten pająk ze strony. Korci mnie teraz, żeby przekopać trochę domu i znaleźć tego pająka. O, drewno, w którym zabudowałem pokój rudego. To ja będę tam. A przecież tam raczej tam nic nie mam. Fakt, tam prowadziłem kawałek. O, to jest niemożliwe. No. Tutaj był u góry, ale to ani na dole, ani u góry. Nie wiem, zaraz na górze czy pode mną? Czekajcie, no. Tutaj na dole. Of! Pytę. O, skąd to się to wzięło? Lol? Aha, tak. Już wiem. Już wszystko wiem. Przecież ja sobie po pomieszczeniu z rudym kaweczek taki zostawiłem. Po to, aby sobie tam zrobić właśnie ten taumik na energię. Później, ale jednak z tego zrezygnowałem. I całkowicie zapomniałem sobie o tym pomieszczeniu. Haha. No, miło znaleźć. No, dokładnie. Jep, 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 jep. O, wow, wow. W sumie niepotrzebnie sobie to wyrównałem teraz tym. Dobra, no. No, pierwszy raz mi się to zdarzyło w Minecrafcie. Żeby sobie zapomnieć o budowli, którą tam miałem sobie zrobić. Ale jak widać się da, przynajmniej tu się potrafi. Ostatnio właśnie sobie budowałem już wieczorkiem tą rurę do taumik energii. No to ja się myślałem, kurde, czy ja przecież chyba gdzieś miałem już taki w planie pomieszczenie do tego i co myślę? Nie. A jednak tak. Dobra. Ja sobie wezmę drewno. Ja sobie stąd wypełznę. Dobra. A to się zrobi. To shit. Dobra, na razie z drewnem. Nie wiem, może sobie rzeczywiście tam coś zrobię w tym pomieszczeniu jeszcze. Jak już jest.
Jak nie, no to nie wiem. Nie, zobaczymy jeszcze. Dobra, właśnie. Ktoś mi jeszcze pisał. Czekajcie, to są dwa diamenty, więc głupio było stracić. To też. Ja już mam takie drugie. Dobra. I książkę z receptorami też zostawiłem. Głupio było stracić. Dobra, myślę, że możemy iść. Ktoś mi mówił, żebym sobie zobaczył do środka, do tego drzewa w tym drugim świecie. Sieć. Że tam w tym dużym drzewie mógłbym sobie zrobić, nie wiem, domek jakiś czy bazę. Dlatego się tam udamy teraz i zobaczymy jeszcze co tam jest. Ciekawego. O, to rolololololololo. Ho, 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 ho. Nie wiem, mam już wkrętkę z tym trollololo straszną. A, jest duże drzewo. O, to też jest duże drzewo. Cześć, krowo reniferowa. Oj. Jak ale fajnie tak. Tiu. Czekajcie, jak to było? Piu, 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 piu. Czymś to było. Ktoś mi też ostatnio napisał, żebym sobie zainstalował zamiast Timbermoda Tree Capillator, czy jakoś tak. Ja to mam. W Yogboxie jest ten cały Tree Capillator, ale on nie działa na duże drzewa, także spokojnie, bo by to strasznie, ale to strasznie zlagowało grę. Dobra, ale że ja chcę się dostać do środka. O, drabinki. O! O, holy crap. Drzewo. O, cykady. Słyszę cykady, one już cykają. Dobra, wylecimy sobie na to drzewo do góry, czy wlecimy? Wyjdziemy. Ale prawie, że lecimy, bo to tak aż pod niebo. O, niczym Spider-Man. W. Nią. Dobra. I zobaczymy sobie, co tam jest u góry. Jakie są widoczki. O! Tada! Fajnie tu. O, foken. O, kopiec. Lawa. Labirynt. Szczerze. No! Fuck. Nie trzeszcz. No. Oh man. Patrzcie. Diamonds. Diamenty, ja tam muszę iść. A na tym drzewie? Tak, zrobię sobie domek. Przecież jest tak zajebczyście, że normalnie... Wow! A właśnie pytaliście, dlaczego tam pisze portal, a nie portal? Nie wiem, po prostu nazwę sobie portal. Żeby było portal, a nie portal. Nie wiem czemu, akurat tak mi się zrobiło i będzie portal. Bo portal jest fajny. Dobra, nalej sobie tutaj takie pierdzielne tym drewnem. Ui. Czekajcie, że sobie zobaczę. W tamtą stronę mam iść, dobra. Jeszcze sobie dam te właśnie. No i tutaj, no, tym drewnem ja sobie teraz włożyłem. Ja sobie to drewno później zbiorę i na tym drzewie. Myślę, że na tym zrobimy sobie taki ogromny domek na drzewie i to będzie moja baza w tym świecie. Ale myślę, że z domkiem poczekam do wersji 1.1, aby zobaczyć, czy będę musiał generować świat jeszcze raz, czy też nie. Czekajcie, to było tak w tą stronę, nie? Bo jak będę musiał generować świat jeszcze raz, no to przykro bardzo, ale będę sobie musiał poszukać innego drzewa. Tu
widziałem diamenty, tak? Tutaj były diamenty. Oh man. Oh fuck. Tam też są diamenty. Oh fuck, ale to jest chyba... Kopiec? Coś mi się tak... Zalatuje tym kopcem, bo ten glowstone tak dziwnie wystaje. Złoto. Diamenty. Ja pierdzielę, ile tu jest diamentów. No przecież... Wow. O! Jednak to jest ten... Chłopiec. Ale diamenty. No patrzcie, ile diamentów. Spawner. A szczerze, co tam jest w środku? Enderman? Wow, patrzcie, Enderman. Spawner Endermanów. No jeszcze takich cudów to ja nie widziałem. Znaczy, no wiem, teoretycznie nie występuje spawner Endermanów prawowicie w Minecrafcie, tak na czysto chyba. Ale tutaj jest spawn Endermanów. Wow! Złoto. Złoto też mi się teraz przyda, bo niedługo sobie będę robił kolejkę do mojego zamku połączoną tunelem. Lapis. Czekajcie, diamenty żelaznym kilofem, no nie? Tak. To ja wiecie, co wam powiem? Fuck! Nie mam kilofa. Ale wiecie, to nie, że zapomniałem, tylko po prostu... nie brałem pod uwagę... no wiecie... Coca-Cola, nie? Nie, McDonald's. Dobra, propos McDonald'u. Nie, McDonald'u nie. Ten. O czym ja to mówiłem? Propos kilofa, właśnie. Kilof. Nie, że wiecie, że ten sobie te coś sobie zapomniałem, czy w ten deseń. No, nie przystosowałem się, że idę sobie po diamenty, aż takie ilości diamentów. Więc stwierdzam, że tutaj sobie jeszcze wrócę po te diamenty. Tymczasem to sobie wrzucę tu. Tutaj sobie zrobię nazwę waypointa, na przykład na kaczka. Kaczka. Czemu kaczka? Nie wiem, nie pytajcie. Tak mi akurat pierwsze słówko wpadło do głowy i była po prostu kaczka. Tylko czekajcie, wezmę sobie jeszcze kelof i kobla trochę. Bo ja tutaj... O! Opa! Ładnie złota tego, wow. Ale najlepsze to są tutaj te diamenty. I złoto znowu. Ja pierdzie. I tam z żelaza. Ojojoj. Szajze. Dobra. Ja sobie tu jeszcze pochodzę. Tak sobie poprzeglądam. Najwyżej mnie tutaj... Wiem, że mnie tutaj zabiją. Ale to nic. Endermanów to tu jest... W kite. Ale patrzcie, ile tu jest diamentów. Au! Jeez, au. Fuck! Jasny gwint, ale tutaj jest na rozpierdzie. Au. Co to jest? Oh, fuck! No, żeż... No. Tam jest ta kaczka.
Dobra, że mi się tu udało wylądować, a teraz sobie poczekam, czy się to życie zgeneruje. I tutaj na tym, że ja sobie wybuduję taką większą troszeczkę platformę z drabinkami. I tam będę miał swój taki przyczajony spawn. Z drabinki, żeby właśnie nie uniknąć tego momentu, tak jak ostatnio się męczyłem też w odcinku. Wybaczcie, że sobie tak kliknąłem respawn od razu. Ale to była po prostu prędkość. Mam nadzieję, że zdążyliście zauważyć, a jak nie, to sobie cofnijcie teraz filmik do tego momentu, co mnie tam zabiło. Widzieliście tego ducha, który tam był i latał sobie tam, nie wiem, duch króla jakiegoś, coś takiego? Nie wiem, jakoś tak... Kurczę... Nie wiem, no. Ale... Jest coraz ciekawiej. Także ja wracam do swojego świata, przygotuję sobie rzeczy na platformę tutaj do tego. Do tego czegoś, drabinki i tak dalej. No i wrócimy później do tej kaczki. Nie wiem czemu kaczka, ale tak jak mówiłem, kaczka mi się tak skojarzyła. Nie wiem z czym. No i jeżeli ktoś widział tego ducha w takim tym, to dajcie mi znać, bo te diamenty naprawdę są tam kuszące i pasuje to mieć i... What the fuck? I propos Endermanów, fuck. Co do Endermanów, to właśnie te spawny raczej będę zmuszony zniszczyć. Nie chcę zbytnio akurat sobie koksić expa na Endermanach, więc dla pewności sobie je zniszczę i w następnym kopcu. Będę chciał zrobić sobie mob grindera, czy coś takiego. Ale to będzie właśnie w kopcu. Taki kopiec już też wiem, gdzie jest jeden. To sobie go tam zrobię. To jest samobójcy. Patrzcie, no debile. O. I tak mnie dostaniecie. Trollololo. Dobra. Myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Zostawiam sobie ten odcinek pełen niewiadomych rzeczy z tamtego światu. Sam jestem ciekawy i nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. No patrzę, samobójcy. Także myślę, że ukaże się dosyć szybko. Jeżeli ktoś widział coś takiego jak tam ja przed chwilą, tego ducha i tak dalej, to dajcie znać, co to jest, co to robi i jak z tym walczyć. A tymczasem, tak jak mówiłem, żegnam się z wami. Żegna się z wami mój Creeper. Tak, dokładnie. No cóż, dzięki za uwagę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie dać łapki do góry. No i my się widzimy niedługo. Także trzymajcie się i cześć.